Witam Państwa bardzo serdecznie. Choć skończył się rok norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety. A wypowiadał się na wiele różnych tematów, czasem w języku bardziej poetyckim, czasem literackim. Język poetycki Norwida jest wyjątkowo oryginalny. Może to czasem zniechęcać niewyrobionego czytelnika, ale z drugiej strony jest to pewne wyzwanie, szczególnie dla ludzi młodych. Sam w okresie gimnazjalnym rozczytywałem się w jego dziełach bez końca, może ze szkodą dla biologii czy fizyki. W poezji ważna jest nie tylko myśl, ale właśnie język, za pomocą którego jest ona wyrażona. Do tego dochodzi umiejętność czytania, a jeszcze lepiej recytowania na głos. Tę różnicę między poezją i prozą jakże obrazowo i jasno wyraża wiersz Norwida poświęcony historii miłości Romea i Julii. Posłuchajmy. Nad Capulettich i Montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruzy nieprzyjaznych rodów, na wywrócone bramy od ogrodów i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Julietty, że dla Romea łzata z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Coś jest w tym wierszu, co sprawia, że my to wszystko widzimy, nawet jeśli osobiście tam, w Weronie, nie byliśmy. Widzimy lazur nieba włoskiego, słyszymy padający deszcz, którego monotonnie rozdziera od czasu do czasu błyskawica i grzmot. A potem wracamy do codzienności, która pozbawiona jest poezji i wszystko staje się prozaiczne. Co ciekawe, obrazy i słowa są tak ze sobą splecione w wierszach Norwida, że próba ich rozerwania zniszczy cały urok i sens. Co innego powiedzieć spłukane deszczem, a co innego po ulewnym deszczu. Wiersz porusza nie tylko umysł, ale również wyobraźnię i uczucia. Jakże często podejście szkolne czy naukowe do wiersza jest właśnie podejściem szkiełka i oka, bez poruszenia uczuć i bez ożywienia wyobraźni. Gdy najważniejsze staje się pytanie, co autor chciał powiedzieć? Takie pytanie natychmiast z wiersza robi prozę. Urok pryska, zostają zimne słowa. Ale wtedy po co wiersz? Niektóre wiersze są bardzo głębokie. Tak głębokie, że sięgają podstawowych prawd metafizyki. W jednym z utworów zatytułowanych Pierwszy list, co mnie doszedł z Europy, Norwid pisze: O Boże, jeden, który jesteś, Boże. Ja także jestem, choć jestem przez Ciebie. Struktura wypowiedzi jest poetycka, również w zapisie graficznym, ale myśl wyraża prawdę najgłębszą, do jakiej może dojść człowiek. Tylko Bóg istnieje własną mocą. A jeśli istnieje też człowiek, a istnieje, bo przecież doświadczamy własnego istnienia, to pochodzi ono od Boga. Tylko Bóg jest dawcą istnienia. Tak pisał i śpiewał Cyprian Kamil Norwid. Pozostańmy z nim. Szczęść Boże.